Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie taki szybki haul. Pokażę Wam kilka rzeczy, które kupiłam jeszcze w zasadzie na wyprzedaży i pomyślałam, że no jednak pokażę Wam to, dlatego że jak będę czekała do następnego, to może być za kilka miesięcy. Dlatego, że ja nie robię może, nie wiem, jednorazowo dużo zakupów, ale co jakiś czas zdarza się, że nie wiem, a to coś kupię, a to właśnie coś dostanę i tak, żeby to potem nie zginęło, nie wiem. Spodoba mi się, pokażę Wam w ulubieńcach albo coś i nie wiadomo skąd to się wzięło w ogóle. Dlatego pokażę Wam kilka rzeczy, nie będzie tego dużo. Ale będą naprawdę niektóre takie bardzo ciekawe rzeczy i nie wiem od czego zacząć. Może zacznę od czegoś, co dostałam. Ostatnio byłam na spotkaniu z Lirem i dostałam takie podkłady. One są w czterech kolorach. To są takie fluidy w zasadzie. W czterech kolorach. To jest wiosna, lato, jesień, zima. I ja używam teraz w zasadzie wiosny. Okazało się w ogóle, że jestem zimą na tym spotkaniu. Z czym nie wiem, czy się zgadzasz do końca. Bo nie do końca mi się to podoba, no ale jak już jestem, to jestem. Trudno. W każdym razie ten kolor zima jest dla mnie trochę za jasny. I nie wiem. Jesień, lato w ogóle są bardzo ciemne, także nie wiem, czy poczekają do lata. W ogóle właśnie podkład przychodzi w takiej tubce i ja jestem naprawdę zachwycona. Pewnie pojawią się te podkłady w ulubieńca, przynajmniej ten jeden. On ma właśnie taką tubkę z takim tutaj dzióbkiem, bardzo fajnie się wydobywa ten podkład. Ale w ogóle jak on ładnie wygląda na skórze, jak on fajnie się zachowuje, jak on ładnie się wtapia, jak go w ogóle nie czuć, jak on zastyga i pięknie wygląda i kryje, no w ogóle wszystko robi, naprawdę jestem zachwycona. Bardzo fajne produkty, tylko właśnie z tymi kolorami trzeba sobie dopasować, ale tutaj jest taka podpowiedź na tych opakowaniach, żeby wybrać sobie odpowiedni kolor. Tutaj mamy takie podpowiedzi, z tyłu, nie wiem, tutaj się światło odbija, mamy takie podpowiedzi, jakie mamy włosy, jakie oczy, cerę i optymalną kolorystykę, w której powinniśmy dobrze wyglądać i kolory właśnie, jakich, nie wiem, możemy się malować ewentualnie, które wydobywają i które podkreślają generalnie naszą urodę, cerę i w ogóle, nie wiem, kolor oczu. I w zależności od tego, jakim jesteśmy typem, powinniśmy wybierać taki podkład. Tutaj na przykład jest jesień i włosy powinny być jasny blond, kasztanowe, marchewkowe, brązowe, oczy zielone, złoto-brązowe, brązowe albo niebiesko-złote. Tutaj mamy też kolor cery. Dla lata na przykład to już są włosy jasno-popielate albo brązowo-popielate, oczy niebieskie, brązowe bądź szare, cera blada, porcelanowa o chłodnym, różowym odcieniu. Także są takie wskazówki, którymi możemy się kierować właśnie wybierając te podkłady. Ja się kierowałam tym, że po prostu wycisnęłam wszystkie na rękę i zobaczyłam, który mi się najbardziej podoba i który najbardziej mi odpowiada, także miałam ten komfort, ale pewnie o tych podkładach będę mówiła trochę więcej, bo naprawdę zachwyciły mnie, naprawdę się nie spodziewałam, a bardzo fajnie się zachowiłam, także naprawdę bardzo polubiłam ostatnio ten podkład, no ale to właśnie tak update z nowości. Kupiłam też krem pod oczy, ponieważ jakiś potrzebowałam, więc zdecydowałam się na ten krem Stopy Botanik Biały Hibiskus 30+. Taki mały kremik, zobaczymy jak się będzie spisywał. Nadal szukam jakiegoś dobrego naprawdę kremu przeciwzmarszczkowego, który będzie się fajnie zachowywał, także na razie zdecydowałam się na ten. To jest rewitalizujący krem uelastyczniający pod oczy. Także zobaczymy jak się sprawdzi. On nie jest drogi, kupiłam go w Superfarmie na jakiejś promocji, także także zobaczymy jak się sprawdzi. W Superfarmie kupiłam też Sesh Restore w końcu, stwierdziłam, że no bez tego produktu nie mogę żyć, nie chcę, żeby te opakowania po lakierach, nie wiem, kończyły się w połowie tubki, dlatego że są już zbyt gęste, żeby malować, a ten produkt sprawdza się rewelacyjnie, do tego najlepszy jest w ogóle do top coatów, które też zasychają po jakimś czasie, także no produkt, bez którego ja żyć nie mogę. I kupiłam też tusz, to jest Maybelline One by One Satin Black. To jest mój ulubiony tusz z Maybelline, uwielbiam go, on fajnie podkręca, pogrubia rzęsy, one są takie mega czarne, wytrzymuje cały dzień, nie osypuje się, ja naprawdę go bardzo lubię, dlatego był na jakiejś promocji też, więc stwierdziłam, że zrobię sobie zapas i kupiłam ten tusz, bo naprawdę bardzo lubię. Z nowości jeszcze kupiłam Skillsa, to jest balsam do ust, Eucalyptus Lip Relief i to jest... No to jest taki balsam do ust, on jest w takiej formie jakby bardziej wazeliny i ja nie chciałam tego eukaliptusowego w ogóle, bo stwierdziłam, że jest zima i on będzie tak trochę chłodził, no i tak nie do końca, ale to był jedyna wersja, która nie miała parafiny w sobie, tylko ona jest na bazie wosku, więc pomyślałam, że to będzie trochę lepsze, bo ja za parafiną za bardzo nie przepadam w produktach do ust, a ten jedyny był na bazie wosku, właśnie dlatego stwierdziłam, że wypróbuję i zobaczymy jak się spisze i czy będzie lepszy niż Carmex, czy coś mi go zastąpi. I ta tubka kosztowała 40 zł, także nie była zbyt tania, ale tutaj mamy 15 ml produktu i myślę, że starczy naprawdę na długo. I coś, z czego jestem najbardziej zadowolona, to jest ostatnia rzecz kosmetyczna, ale to jest takie wielkie zaskoczenie. W ogóle opowiadałam Wam jakiś czas temu, że już nie będę kupowała lakierów, bo muszę kilka zużyć. No kilka zużyłam, no ale naprawdę obiecywałam sobie, że nie będę kupowała lakierów, ale
Znalazłam stronę internetową. To jest strona internetowa, taki sklep dziewczyny z Łodzi. I no, ja wiecie, uwielbiam lakiery Essie, stwierdziłam, że tak, no nie wiem sama, no nie wiem, no ale jakoś tak zachwyciły mnie i coś, co mnie zachwyciło, to w ogóle sklep jest z lakierami firmy Color Like. Ja nigdy nie miałam styczności z tymi lakierami i wybrałam sobie właśnie cztery, jak widzicie, wszystkie są w czerwonym kolorze, znaczy w czerwonym, w takim, nie wiem, malinowym, różowym. Stwierdziłam, że wybiorę różne i zobaczę, czy w którymś się zakocham, czy znajdę swoją idealną czerwień na przykład. No i tak, ale coś, co mnie zachwyciło, to to, że te lakiery mają na tej stronie przepiękne nazwy. One są w ogóle podzielone na różne kategorie. Jak znalazłam takie kategorie z miastami, tam jest chyba Łódź, Kraków, Gdańsk i Poznań, to się zakochałam. Po prostu jak zobaczyłam te nazwy, żałowałam też, że nie było wszystkich kolorów akurat na stronie. Powiem Wam, co ja tutaj mam. To jest numerek 481 i on się nazywał Warte Grzechu. I to jest kolor, który najbardziej mnie zachwycił. Dlatego, że on, jak mam teraz na paznokciach, on w ogóle wygląda dla mnie jak watermelon. To jest naprawdę tani odpowiednik watermelon. Przepiękny kolor i w ogóle wszystkie te lakiery, jestem zachwycona ich jakością, dlatego, że jedna warstwa kryje w zupełności. Naprawdę, jeżeli musimy zrobić szybko paznokcie, nie chcemy czekać, aż wysnonie i musimy wyjść, jedna warstwa tego lakieru kryje w zupełności i możemy na to położyć top coat i w ogóle wychodzić już. Same w sobie też wysychają bardzo szybko, więc jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem tych lakierów. No, są rewelacyjne. Ale dokończę Wam, co ja tutaj jeszcze mam. Tu mam kolor 473 i to jest pozytywka. To jest też taki przepiękny kolor, też podobny do watermelon, tylko że on jest trochę ciemniejszy. Taka właśnie czerwień, ale w taką malinę wpada. Przepiękny kolor, naprawdę. I tu mam już takie dwie głębokie czerwienie. 493 i on się nazywał Petronelka. Z tego, co wiem, to jest chyba biedronka. No i zauroczyła mnie ta nazwa i to jest taka głęboka czerwień. I kolejny kolor 479 i to jest Bałucka Panienka właśnie z serii z Łodzi, więc stwierdziłam, że muszę mieć ten lakier. Zobaczymy, jak się będą spisywać, bo jeszcze nie wszystkich używałam, ale muszę Wam powiedzieć też, że ta strona zachwyciła mnie tym, że każdy z tych kolorów, jak wejdziemy właśnie, żeby zobaczyć, jak ten kolor na przykład wygląda, tam jest opis tego lakieru i dodatkowo są linki, które skierowują nas na blogi, gdzie właśnie dziewczyny używały te kolory i jest opis konkretny w ogóle, jak one się zachowują, jak szybko wysychają, ile wytrzymują. Także można od razu sobie zobaczyć, jak one faktycznie wyglądają, bo wiecie, czasem te swatche w internecie są takie, że w zależności od tego, jakie kto ma światło, jaką kto ma, nie wiem, karnację, też te kolory się zmieniają. A one wyglądały właśnie tak jak na tych zdjęciach i jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, bo to jest wielkie ułatwienie. Jeżeli zamawiamy coś z internetu, no to fajnie zobaczyć, jak to wygląda faktycznie i to, że właśnie mamy tamte linki, no to mnie naprawdę oczarowało i dlatego musiałam Wam o tym powiedzieć, dlatego że właśnie te linki do tych lakierów, które możemy sobie od razu zobaczyć, jak one wyglądają na paznokciach, zobaczyć, co dziewczyny tam piszą, czy one właśnie, nie wiem, odpryskują, czy one szybko wysychają, jak się zachowują, ile wytrzymują dni, no to jest naprawdę super. Także zamówiłam cztery lakiery, będę testować, tak jak mówię, w dwóch już jestem zakochana, właśnie w tych, które przypominają trochę watermelon, to jest taka czerwona, czy taka czerwień z maliną, powiedzmy, no przepiękne kolory, trochę taka fuksja. Ja naprawdę je uwielbiam i cały czas ostatnio noszę na paznokciach. Nie mogę się, no nie mogę przestać. Myślałam, że wrócę do jakichś tam kolorów nude, ale póki co jestem zakochana w tych. I muszę Wam jeszcze powiedzieć, że jak zmywam ten lakier, przynajmniej z tymi tak mam, jeszcze z tymi czerwonymi jeszcze nie wiem, bo nie nosiłam ich tak na wszystkich paznokciach. Aha, jeszcze zamówiłam top coat. To jest utwardzacz do paznokci, top coat. Stwierdziłam, że wypróbuję, zobaczę jak się będzie spisywał jakiś taki inny niż też Vit albo Essie Good To Go. Używam go jak na razie raz i tak nie do końca, ale nie wiem, czy to jest kwestia tego, że ten wysuszacz nie do końca szybko działa, czy to może wina lakieru. W każdym razie nie wiem, będę testować i zobaczymy. To tyle z kosmetyków. Teraz przejdziemy do ubrań. Jeszcze Wam pokażę coś z wyprzedaży. Jak zobaczyłam haul u Pauliny, Miss PK Project, no to spodobały mi się te rzeczy, które ona tam znalazła. Dlatego przeszłam się do American Eagle i zobaczyłam. No, ja tam za bardzo nie lubię, wiecie, co kupować, bo te rzeczy są, mam wrażenie, takie małe. One są wszystkie takie jak dla nastolatek i no nie do końca to jest mój styl. No ale była teraz wyprzedaż rzeczy i w zasadzie znalazłam rzeczy na lato. Tak mi się spodobały, że stwierdziłam, że no, no i ceny były naprawdę bardzo, bardzo korzystne. I znalazłam taką przepiękną bluzkę. To jest właśnie bluzka już na lato. Bardzo mi się podoba i ten kolor. I ona jest taka fajna, dłuższa. I ona ma tutaj takie właśnie wycięte bardzo pod pachą. Że ona jest taka luźna, no ale ten kolor jest taki bardzo letni, bardzo mi się spodobała i stwierdziłam, że ją wezmę, ale tutaj nie mam już tej metki, nie wiem ile ona kosztowała, ale ona coś, aha, tu mam, ona kosztowała 25 zł, także
Także stwierdziłam, że jak nawet mam w niej chodzić po prostu, nie wiem, po domu czy po mieście latać, no rewelacja, strasznie mi się spodobała. I taka jest bardzo letnia. I kupiłam coś, kupiłam też stanik. I to jest taki, no nie chcę wam za bardzo tutaj pokazywać, wiecie, ale to jest taki stanik właśnie w takim selenowym, strasznie takim neonowym kolorze. Coś, czym ja się zakochałam, dlatego że ja właśnie na lato chciałam coś takiego, chciałam też w ogóle znaleźć taki stanik na siłownię, ale niestety nic nie znalazłam sensownego. Właśnie w takim kolorze, dlatego że on pięknie, on będzie pięknie wyglądał do opalenizny, do czarnych ubrań na przykład, jak te ramionczka czasem wystają, wiecie, spod takich bokserek. No uważam, że będzie super i w ogóle on był taki tani, on kosztował 35 zł, ja nie kupiłam nigdy tak tanio stanika, także stwierdziłam, że jak nawet na jeden sezon, na lato tylko w ogóle, jest przepiękny, naprawdę przepiękny i bardzo mi się spodobał. Także dzięki Paulina, że pokazywałaś to wszystko w filmie, bo dzięki temu przeszłam się i mam nadzieję, że te rzeczy będą się spisywały latem. Kolejna rzecz, to będzie coś, z czego jestem bardzo zadowolona i to jest mój zakup w Guessie. Ja tam nie kupuję za bardzo ubrań, no bo jakoś tak one mimo wszystko i tak są drogie. I nie wiem, no zwykłe koszulki to możemy kupić gdziekolwiek indziej. Ale szukałam sukienki i tak przypadkiem właśnie weszłam do tego sklepu, oglądałam torebki i tak patrzyłam, co tam jest. A że szukałam sukienki na imprezę i pomyślałam, że chciałabym coś takiego, no w czym będę, wiecie, ładnie wyglądać i coś, co będzie fajne i w ogóle, no w ogóle, żeby to było fajne. I nie, naprawdę, jestem bardzo zaskoczona, że znalazłam tam w ogóle coś takiego i że w ogóle zdecydowałam się na taki krój sukienki, bo ja na tą sukienkę mówię, że to jest moja sukienka motywacyjna, bo to jest sukienka, która wymaga, mam wrażenie, prawie że idealnej sylwetki, więc trzeba się trochę postarać, żeby w niej dobrze wyglądać. Ja nigdy nie miałam takiej sukienki, zawsze się bałam takich krojów i myślałam, że no nie do końca będą mnie dobrze wyglądać, ale stwierdziłam, że kurczę, raz się żyje i że ja też teraz chcę wyglądać ładnie, więc znalazłam sukienkę i pokażę wam ją w końcu. Tylko nie wiem jak, bo ona jest długa. O, fajnie, to jest taka czarna sukienka. Czarna sukienka do kolan i ona jest z takiego grubego materiału dosyć. Ona jest ołówkowa do kolan, z takiego grubego, obcisłego materiału. Tutaj w pasie ma takie przeszycie, że ona tak bardzo ładnie do talii przylega. I tutaj nie wiem, czy to widać. Ona ma taką... To nie jest siateczka, bo to jest bawełna, tylko że to jest już taka bawełna przezroczysta. I ona tutaj właśnie ma taki... O, to, o, teraz widać. Takie jakby serduszko, wiecie, na biuście, że ona bardzo ładnie wygląda na biuście, a tutaj dalej jest taka przezroczysta. I z tyłu też bardzo ładnie wygląda, bo ona tu jest zapinana, ale ma taką łezkę, że bardzo ładnie plecy w niej wyglądają też. Gdzie to są? Tutaj. I ona ma taką łezkę tutaj. Ja wiem, że ja wam tego nie pokażę teraz sensownie, ale sukienka jest przepiękna i ona tutaj jeszcze ma takie wykończenia na ramionach. Takie jakby wiązania. To jest taka sukienka zwykła, prosta mam wrażenie, ale bardzo ładnie wygląda i no, mi się strasznie spodobała. Ona bardzo ładnie wyglądać będzie, nie wiem, do skórzanej kurtki na przykład, do jakichś cięższych butów albo nawet do szpilek. No to jest taka sukienka, której ja nigdy nie miałam i mam wrażenie, że dobrze się w końcu zdecydowałam i będę miała jedną elegancką sukienkę, w której mogę pójść po prostu wszędzie, mam wrażenie. A do tego jest taką sukienką motywacyjną, bo wiem, że jak chodzę na siłownię, no to na coś to się jednak przydaje, że mam nadzieję, że w końcu będę wyglądała we wszystkich ubraniach tak, jak ja tego chcę. Także ta sukienka będzie na pewno czekała na mnie też, chociaż już ją też nie miałam na sobie, ale będzie też czekała na jakieś takie fajne okazje. Także jestem z niej mega zadowolona i ona była na wyprzedaży i ona kosztowała chyba 240 zł. Nie pamiętam, nie wiem, czy to mam cenę, czy nie, z ilu była przeceniona. Ona kosztowała początkowo, słuchajcie, 500 zł, 490. Także no strasznie droga, za tyle na pewno bym nie kupiła, ale uważam, że jest niesamowita. I tak jak wiecie, ja teraz wolę kupić naprawdę jedną rzecz, żeby to było dobrej jakości, żeby to, no, żeby to ładnie wyglądało, a nie tam, że niby fajne, ale coś mi nie pasuje, więc kupię drugą i ta druga też niby fajna, bo ma tam coś innego, ale też nie do końca. Więc tak, no mam nadzieję, że będzie mi służyć, jest póki co przepiękna i... Naprawdę, cieszę się, że ją kupiłam. Mam nadzieję, że będę miała w niej gdzie chodzić. I ostatnie rzeczy z wyprzedaży jeszcze. Z wyprzedaży i nie z wyprzedaży. No ostatnio naszło mi trochę też na rzeczy takie, wiecie, na siłownię, bo jak ja tam często chodzę i często piorę te rzeczy, no to stwierdziłam, że potrzebuję też kilka nowych. Jeszcze szukam spodni cały czas, ale na razie nie znalazłam. I znalazłam taką fajną koszulkę. Koszulka z Adidasa i ona jest taka szara, tutaj ma ten pomarańczowy napis, teraz w ogóle wszystko jest pomarańczowe i w ostatnim sezonie mam wrażenie też było, ja jestem zauroczona tym. I ona ma jeszcze taki fajny na dole ściągacz i tutaj takie sznurki jakby, że można sobie właśnie to związać. Bardzo fajnie wygląda, bardzo mi się podoba, ona jest taka luźna, z tyłu ma tutaj o takie wcięcie.
I ona kosztowała 79 zł. Nie wiem, no ja ostatnio naprawdę lubię takie rzeczy. I sprawia mi przyjemność właśnie, nie wiem, szukanie nowych rzeczy na siłownię, bo jakoś tak... Nie do końca jeszcze te wszystkie kolekcje weszły wiosenno-letnie, więc ja tak na razie poczekam. Bo na pewno coś mi się będzie podobało, ale jeszcze ta pogoda też nie sprzyja takim zakupom, więc... I jeszcze zdecydowałam się na coś, w czym byłam właśnie zakochana jakiś czas temu, ale jakoś tak się nie skusiłam. I teraz właśnie było na wyprzedaży. Ja bardzo lubię kolory neonowe i jak ja to zobaczyłam kiedyś, to naprawdę się zakochałam. Muszę to zapiąć najpierw, bo tak to nie będzie w ogóle widać, o co to chodzi. To jest taka bluza z Adidasa. I ona jest taka zwykła, szara, rozpinana, ale ona ma takie właśnie wstawki neonowe, pomarańczowe. Dla mnie rewelacja, po prostu... Jeszcze były do tego takie dresy, pamiętam, spodnie dresowe, które właśnie miały takie pomarańczowe paski. Bardzo ładnie wyglądały, ale teraz już ich nigdzie nie znalazłam. Także no tak, ta bluza jest taka rozpinana, tutaj ma kieszenie. Ale przez ten kolor tak mi się spodobała, że stwierdziłam, że... No, że fajnie. Jeszcze ona nie jest z bawełny, ona jest taka z jakiegoś poliestru czy coś takiego. Nie wiem, to jest taki materiał, który też szybko wysycha i w którym też możemy ćwiczyć. Także stwierdziłam, że jak nie wiem, do biegania na przykład, jak jeszcze będzie chłodno, to też będzie fajna. Włókno poliestrowe. Także no to nie jest bawełna, a to jest bardzo przyjemny materiał. Także nie wiem, ale taki, no fajnie. Także mam nadzieję, że się sprawdzi i ona też była przeceniona z 200 zł na 100. Także stwierdziłam, że no... Dobre. Bardzo mi się kolor podoba. I ostatnia rzecz, z której też jestem mega zadowolona, to będzie koszula z Reserve. Nie mam wrażenia, że ja tam zawsze kupuję koszulę i praktycznie zawsze kupuję takie same koszule. Ale biała koszula, taka bardzo luźna, która jest z takiego... Tutaj jest z takiej bawełny, strasznie przyjemny materiał. Nie wiem, czy to jest bawełna, ale to jest bardzo, bardzo miłe, miękkie. Takie cienkie dosyć, to jest takie półprzezroczyste powiedzmy, ale jak założymy jasny stanik, tego nie widać. Tutaj od góry ma trochę tak jakby taką wstawkę z takiego szyfonu, ale ogólnie jest taka bawełniana i ona jest właśnie dłuższa z tyłu, co mi się bardzo podoba, bo mi te koszule zawsze wychodzą ze spodni. A ja bardzo lubię nosić właśnie takie luźne koszule, bo ona jest taka bardzo luźna. Luźne koszule rozpięte właśnie, wpuszczone w spodnie. Uwielbiam, to jest właśnie mój styl. Nie wiem, kiedy to się zmieni i może zacznę nosić obcisłe koszule, ale póki co... Uwielbiam takie i właśnie znalazłam ją w Reserve i stwierdziłam, że nawet bez przymierzania ją wzięłam, bo właśnie chciałam taką dużą i ona kosztowała 80 zł i przymierzyłam ją w domu i jest świetna, naprawdę świetna. I ten materiał jest tak przyjemny, tak miękki, tak miły, że mam nadzieję, że się z nim nic nie stanie, bo mam wrażenie, że koszule jednak... To nigdy nie wiemy, jakie kupimy, to albo one się zmechacą, na przykład wydają się fajne, albo się zmechacą, albo nie wiem, albo się podrą, powyciągają, albo się skurczą w praniu, więc... Nigdy nie wiadomo niestety. Także to już byłoby wszystko. Taki krótki haul, który zajął, mam wrażenie, trochę czasu, bo się rozgadałam. Ale mam nadzieję, że moje zakupy Wam się podobały. I... No i to na razie wszystko. Na razie nic nie planuję kupować, chociaż wiecie, jak to jest czasami. Czasami mam ochotę coś tam pójść i kupić, no i tak. Tak wychodzi. Albo jak mam ochotę, to nie kupimy, a jak nie mam ochoty, to pójdziemy i znajdziemy coś fajnego. Także na razie to tyle. Mam nadzieję, że Wam się film podobał. Jeżeli się podobało, dajcie kciuka w górę. Ja Wam dziękuję bardzo za oglądanie i zapraszam do kolejnych filmów. Pa!